Kończyliśmy na rzędzie 10. Teraz będzie rząd 11. Bardzo łatwy rząd, ponieważ będziemy robić same słupki. Zaczynamy od zrobienia oczka ścisłego, żeby się dostać tutaj pod ten długi łańcuszek. Robimy oczko ścisłe. I teraz 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I pod łańcuszkiem robimy 19 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mamy 19 słupków. I teraz razem z tymi 3 oczkami łańcuszka mamy 20 słupków. I teraz nie robimy żadnej przerwy z łańcuszków, tylko od razu narzut pod łańcuszek i robimy 20 słupków. I tak będzie wyglądał ten rząd. Pod każdym łańcuszkiem, tym długim, robimy 20 słupków. I tak sobie robimy naokoło. Łączymy się tutaj raz, dwa, trzy z 3 oczkiem, robiąc oczko ścisłe. I to będzie rząd 11. 11 skończony. Tak wygląda. Tutaj pod każdym łańcuszkiem, tym dużym, robiliśmy 20 słupków. Kolejny rząd, 12. Zaczynamy od zrobienia 2 oczek ścisłych, czyli tutaj na pierwszym słupku robimy oczko ścisłe i w drugim słupku też oczko ścisłe. Teraz 3 oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek i teraz robimy 15 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 słupek. O. Mamy 15 słupków, czyli tu z przodu pomijamy 2 i z tyłu zostawiamy 2, czyli zostały nam 2 słupki z poprzedniego rzędu. Zostawiamy je. Robimy 2 oczka łańcuszka i narzut. Przechodzimy na drugie te 20 słupków, co mieliśmy. Pomijamy tutaj pierwszy słupek, drugi słupek, wbijamy się w trzeci i robimy, tu mamy 1, czyli jeszcze 15 słupków robimy na słupkach.
tak żeby nam z przodu pomijamy 2 i z tyłu zostawiamy 2 słupki. I 16 w sumie słupków robimy tutaj na tych 20. I znowu 2 oczka łańcuszka, pomijamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci, robimy 16 słupków i tutaj powinny nam zostać te 2 słupki wolne. Potem znowu 2 omijamy, w trzecie się wbijamy i 16 słupków. Pomiędzy tymi 16 słupkami pamiętajcie 2 oczka łańcuszka. I robimy naokoło, łączymy się tutaj po zrobieniu 2 oczek łańcuszka z trzecim tutaj oczkiem. I robimy oczko ścisłe. 12 skończony. Zaczynamy rząd 13 od wykonania 2 oczek ścisłych. Czyli w jednym słupku z poprzedniego rzędu robimy oczko ścisłe i w następnym robimy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek. Narzut i teraz robimy, dorabiamy jeszcze 11 słupków, żeby w sumie wyszło nam 12 słupków. Czyli znowu, tak jakby opuściliśmy 2 pierwsze z przodu słupki i opuścimy 2 słupki tutaj na końcu tego takiego motywu. Czyli mamy już 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 słupek. O. I tutaj mamy, zostały nam 2 słupki, które pomijamy. Teraz robimy 2 oczka łańcuszka, narzut. I tutaj pod łańcuszkiem z 2 oczek z poprzedniego rzędu robimy słupek. 2 oczka łańcuszka, narzut. Pomijamy tutaj raz, 2 słupki, wbijamy się w trzeci i robimy 12 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 słupek. 2 słupki tu zostają, 2 oczka łańcuszka, narzut, słupek robimy pod łańcuszkiem z 2 oczek z poprzedniego rzędu. 2 oczka łańcuszka i pomijamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci, robimy słupek. O, i tak robimy do końca rzędu. Po 12 rzędów teraz, po 12 słupków będzie tutaj, a tutaj robimy 2 oczka łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem, 2 oczka łańcuszka i dalej robimy ten nasz motyw. Serwetka może się zwijać, tak jak już wcześniej mówiłam, nie przejmować się tym, ona się potem rozprostuje, także robimy dalej po 12 słupków, no i tutaj robimy taką, takie kwadraciki. Łączymy się, znaczy kończymy rząd po wykonaniu 2 oczek łańcuszka, słupka, 2 oczek łańcuszka i wtedy łączymy się tutaj z trzecim oczkiem, oczkiem ścisłym. Rząd 14. Znowu 2 oczka ścisłe, czyli na jednym słupku i na drugim słupku.
trzy oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. I teraz robimy jeszcze 7 słupków, tak żebyśmy w sumie mieli 8 słupków. 3, 4, 5, 6, 7 i 8 słupek. Sprawdzamy, czy mamy 2 tutaj opuszczone i 2 tutaj. 2 oczka łańcuszka, narzut i słupek pod łańcuszkiem z poprzedniego rzędu. 2 oczka łańcuszka i słupek pod łańcuszkiem następnym. 2 oczka łańcuszka, narzut. Coś mi się tu poplątało. O, jeszcze. No teraz już będzie dobrze. A, zrobił się węzełek. Dobra. I tu mamy tak, 2 oczka łańcuszka, narzut. Pomijamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci. I robimy 8 słupków. Raz, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, i 8. 2 słupki zostały wolne. 2 oczka łańcuszka, narzut, słupek pod łańcuszkiem. 2 oczka łańcuszka, słupek pod następnym łańcuszkiem. 2 oczka łańcuszka, narzut, pomijamy 2 słupki, wbijamy się w trzeci i robimy 8 słupków. Tak wygląda rząd 14. Robimy tutaj taką ażurową krateczkę pomiędzy tutaj tymi takimi motywami i robimy tak do końca rzędu. Łączymy się tutaj z trzecim oczkiem po wykonaniu ostatnich 2 oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. Zaczynamy kolejny rząd, rząd 15 chyba. Oczka ścisłe 2 znowu w pierwszym i w kolejnym słupku. 3 oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek i dorabiamy jeszcze 3. Raz, 2 i 3. Z przodu 2 oczka, znaczy 2 słupki i z tyłu 2 słupki zostawiam. 2 oczka łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem z poprzedniego rzędu. 2 oczka łańcuszka, narzut i tutaj w tym środkowym okienku robimy tak. Narzut i słupek robimy na słupku, 3 słupki robimy pod łańcuszkiem, 2, 3 i znowu słupek na słupku, czyli w sumie mamy tutaj 5 słupków. 2 oczka łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem. 2 oczka łańcuszka i przechodzimy już na nasze słupki. Pomijamy 2, wbijamy się w trzeci, robimy słupek i jeszcze 3. 1, 2 i 3. Jeszcze raz tutaj Wam pokażę ten
tutaj jak zrobić, tu gdzie mamy te kwadraciki. Teraz dwa oczka łańcuszka na rzut, słupek pod łańcuszkiem, dwa oczka łańcuszka na rzut i tutaj robimy tak, słupek na słupku, pod łańcuszkiem robimy trzy słupki, jeden, dwa, trzy i słupek na słupku, czyli pięć słupków tutaj w tym środkowym kwadraciku robimy. Dwa oczka łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem, dwa oczka łańcuszka, pomijamy dwa słupki, wbijamy się w trzeci, robimy słupek i dorabiamy jeszcze trzy i tak wygląda ten rząd. Tutaj skracamy nasze słupki do czterech, a tutaj w środkowej krateczce robimy pięć słupków. Słupek na słupku, trzy słupki pod łańcuszkiem i słupek na słupku. I tak wygląda ten rząd. Kończymy ten rząd. Tutaj robimy, wiadomo, ten na środkowym kwadraciku pięć słupków, dwa oczka łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem, dwa oczka łańcuszka i łączymy się tutaj z trzecim oczkiem naszego pierwszego słupka, robimy oczko ścisłe i zakończamy ten rząd. O. Mamy rząd 16. Nie robimy oczek ścisłych, tylko trzy oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek i jeszcze dodatkowo dwa oczka łańcuszka. Na rzut pomijamy tutaj dwa słupki, wbijamy się w ten ostatni i robimy słupek. Czyli wyjdzie nam tutaj taka krateczka. Dalej dwa oczka łańcuszka i wbijamy się tutaj w pierwszy słupek. Pod łańcuszkiem robimy dwa słupki. Teraz słupek na słupku przez wszystkie tutaj te pięć słupków. Cztery i pięć. Dwa słupki pod łańcuszkiem. I słupek na słupku. Powinno wyjść 11 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz dwa oczka łańcuszka na rzut i wbijamy się tutaj w ten pierwszy słupek. Dwa oczka łańcuszka, pomijamy dwa słupki, wbijamy się w trzeci, robimy słupek. O. Czyli teraz znowu dwa oczka łańcuszka na rzut, wbijamy się pierwszy słupek. Pod łańcuszkiem robimy dwa słupki. Tutaj słupki na słupkach, czyli będzie pięć słupków. Dwa, trzy, cztery i pięć. Oj. Dwa słupki pod łańcuszkiem, jeden, dwa i słupek na słupku, czyli robimy te 11 słupków. I znowu dwa oczka łańcuszka na rzut, wbijamy się w pierwszy słupek, robimy dwa oczka łańcuszka,
Tutaj pomijamy dwa słupki, wbijamy się w ten ostatni słupek, robimy słupek. I znowu tutaj powtarzamy te 11 słupków. Tak wygląda rząd 16. O, robimy tutaj 11 słupków, a tutaj robimy taki kwadracik, czyli słupek, dwa oczka łańcuszka i słupek, tak jak w technice filet. I robimy sobie tak naokoło. Tutaj po wykonaniu 11 słupków robimy dwa oczka łańcuszka i łączymy się tutaj raz, dwa z trzecim oczkiem i robimy oczko ścisłe. Rząd od trzech oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy i dodatkowo jeszcze dwóch oczek na rzut i na słupku robimy słupek. Mamy tutaj taki kwadracik i dalej robimy słupki, pod łańcuszkiem dwa słupki i tutaj słupek na słupku. Słupek na słupku, słupek na słupku, słupek na słupku. Aż do samego końca. I tutaj w tym ciągu powinno wyjść 15 słupków. Zaraz będziemy liczyć. I tu jest ostatni słupek na słupku. I dalej dwa słupki pod łańcuszkiem. Jeden. I drugi. O, i liczymy, ile mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 słupków. Dalej robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i słupek. I znowu dwa słupki pod łańcuszek. Jeden, drugi i słupki. Tutaj robimy na słupkach w sumie, żeby wyszło 15 słupków. I tak będzie wyglądał ten rząd. Będą słamy słupki, które będą przedzielone jednym okienkiem. Czyli tak jak w technice filet, pusta kratka, a tu pełne krateczki. I tak robimy naokoło. I tutaj na końcu robimy dwa słupki pod łańcuszkiem i łączymy się z trzecim oczkiem, oczkiem ścisłym. I zaczynamy rząd 18. Tak wygląda serwetka. Osiemnasty rząd. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Jako nasz pierwszy słupek. I teraz będziemy robić 10 słupków, czyli dwa słupki pod łańcuszkiem, czyli mamy dwa, słupek na słupku 3, słupek na słupku 4, słupek na słupku 5, tu mamy szósty słupek, siódmy,
ósmy, dziewiąty i dziewiąty i dziesiąty. W sumie tutaj mamy 11 słupków. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka na rzut. Omijamy jeden słupek i wbijamy się w następny. Nie dwa słupki omijamy, tylko jeden. I robimy słupek. I teraz musimy zrobić 18 słupków. Tutaj dlatego zrobiliśmy mniej, ponieważ tu jak będziemy zakańczać, to robimy resztę słupków. W sumie ma być 18 słupków i to jedno okienko. 18 słupków i jedno okienko. I tak naokoło. Więc tutaj jak będziemy kończyć, tu wyszło 11 słupków, więc tu będziemy musieli dorobić jeszcze 8. Czyli tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu pod łańcuszkiem robimy 2 słupki, czyli będzie 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, czyli mamy 18, o, kordon mi spadł, 18 słupków tutaj. I teraz dwa oczka łańcuszka, omijamy jeden słupek, wbijamy się w następny i robimy słupek. I teraz jeszcze 17 słupków i tak będzie wyglądał ten rząd. Po prostu robimy 18 słupków i okienko. Dwa oczka łańcuszka i pomijamy jeden słupek tylko. O, i tak sobie robimy naokoło. A tutaj tutaj gdzieś to okienko wyjdzie, więc tu będziemy musieli dorobić jeszcze 7 słupków, tak? Bo tu mamy 11 i 7 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli tutaj mniej więcej gdzieś wyjdzie to okienko. Okienko, a tutaj dorabiamy i kończymy. Raz, dwa, trzy, wbijając się w trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. I dalej widzimy się już w części trzeciej. Więc do zobaczenia, zróbcie sobie ten rząd, zakończcie i widzimy się w części, słyszymy i widzimy się w części trzeciej.